świadkami otwarcia po 25 latach kolejnego nowego boiska, boiska wielokompleksowego z różnymi możliwościami. Boisko otwarte jest przy szkole podstawowej numer 36, ale ponieważ od 1 września jesteśmy zespołem, w skład naszego zespołu oprócz szkoły wchodzą dwa przedszkola, przedszkole miejskie numer 14 i przedszkole miejskie numer 52, to boisko będzie służyło do zajęć, rozwijania pasji, uzdolnień, ale także rekreacji i integrowania się naszej całej społeczności, naszego zespołu. Bardzo ważna inwestycja, bo przy nowo utworzonym zespole szkolno-przedszkolnym, dwa przedszkola, jedna szkoła podstawowa, duży kompleks sportowy można powiedzieć, bo tu jest kilka boisk, dwa boiska do piłki ręcznej, na których można oczywiście grać w piłkę nożną, taką szkolną piłkę nożną. Mamy boisko do koszykówki, do siatkówki, mamy kort tenisowy, mamy bieżnię do biegania, do sprintu właściwie, a więc naprawdę wielka, wielka sprawa i cieszę się bardzo, że to się udało tutaj zrobić, bo ostatni raz boisko, które tu było budowane, było 25 lat temu, a więc się mocno zestarzało. Nie ukrywam, że proces inwestycyjny był bardzo trudny, ponieważ jest tutaj upadek terenu, a więc trzeba było nadsypać, wzmocnić grunty i wykonać właśnie całą tą inwestycję. Boisko jest też boiskiem, które ma służyć mieszkańcom. Jest to boisko otwarte i otwieramy to boisko po zakończeniu zajęć szkolnych oraz weekendy. Także zapraszamy wszystkich, aby z rozsądkiem, zgodnie z regulaminem, dbając o to boisko, bo to dla mieszkańców, przychodzili i korzystali. Inwestycja, która mnie osobiście bardzo cieszy, ponieważ nie ukrywam, że sam bardzo mocno zabiegałem o to, aby dało się ją zrealizować, to bardzo duża inwestycja, przede wszystkim kosztowna, ze względu na konieczność niwelacji gruntu i tak na dobrą sprawę z wykonania całej podbudowy, więc wartość samej budowy była niemała, przekroczyła 2 miliony złotych. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, to było jedno z najstarszych boisk piłkarskich w Katowicach już po renowacjach prowadzonych jeszcze za czasów prezydenta Uszoka. Ja sam jako 11-latek grałem tutaj na turnieju otwarcia tego boiska, wtedy kiedy ono było otwierane lat temu już bardzo wiele. Natomiast cieszę się, że dziś szkoła miejska, kolejna szkoła podstawowa w Katowicach, będzie miała nowy obiekt, taki multifunkcjonalny. Czas tej inwestycji pokazał, kiedy boisko było zamknięte, że młodzież z tej szkoły bardzo potrzebuje takiego obiektu, więc cieszę się, że decyzją prezydenta Marcina Krupy udało nam się tą inwestycję zrealizować. Boisko jest bardzo ładne, ogólnie fajnie, że jest dwa boiska do nogi, bo często było zajęte. Wcześniej też były dwa boiska, ale nie miały siatek. Boisko do siatkówki też jest, no i do kosza, i bardzo fajne jest boisko ogólnie, bardzo mi się podoba. Czekaliście na takie miejsce? Bardzo czekaliśmy, bo boisko było krzywe i bardzo się nieciekawie grało. Dzieci lubią sport, mamy też dużo godzin wychowania fizycznego, aktywności, kreatywności, którą też częściowo realizujemy na sportowo. Mamy świetlice przy szkole, więc taki teren jest bardzo ważnym terenem dla nas wszystkich, bo dzieci ukrzesłowione to nie są dzieci, które dobrze myślą. Potrzebują ruchu, potrzebują wybiegania się, potrzebują pobycia razem w społeczności szkolnej i to boisko będzie temu służyło.